Cześć, z tej strony Marcin. Piąte już zadanie od Dominika w ramach darmowych korepetycji. Czy jak masz zadanie, nie wiesz jak rozwiązać, wysyłasz je do mnie, ja rozwiązuję i rozwiązanie wrzucam na YouTubie. A propos zadania piątego. Robiłem to zadanie, rozwiązałem je, ale znalazłem później na internecie bardzo fajne rozwiązanie, które mi się bardzo fajnie spodobało i uważam, że jest mega fajne. Tak? Właśnie z tym zastosowaniem k razy a i k razy b, k razy a, no i tu jest b akurat, tak? I chcę Wam to rozwiązanie przedstawić, bo moje zdanie jest znacznie fajniejsze, no i no lepsze chyba, tak mi się wydaje, nie? Że jest fajniejsze. Dobra, o co tutaj chodzi? Ano mamy tak. Dany jest czworokąt wypukły ABC, w którym kąt DAB równa się kątowi ABC, czyli kąt DAB, czyli tu jest alfa, równa się kątowi ABC, czyli ABC, tu też jest kąt alfa. Dalej, symetralne odcinków AD. Po pierwsze, symetralne to są krechy, które chodzą przed kątem, które przecinają bok pod kątem prostym i to jeszcze w połowie, tak? Dlatego tu jest A, tu jest A, tu jest B, tu jest B, tu jest KA, tu jest KA, to też zaraz do tego dojdziemy, tak? Symetralne odcinków AD oraz BC przecinają się w punkcie M. Pyk. Ok? I teraz mamy tak. Leżącym na odcinku AB. Udowodnij, że AC, czyli ta przekątna, równa się BD, czyli tej przekątnej. Już tłumaczę, jak to zrobić. Pierwsza podstawowa rzecz i pierwsze podstawowe primo. Skoro tu jest kąt prosty, to tu też jest kąt prosty. Skoro tu jest kąt prosty, to tu też jest kąt prosty. Skoro tu jest jakiś alfa i kąt prosty, to znaczy, że tu jest kąt beta. Skoro tu jest jakieś alfa i kąt prosty, to znaczy, że tu jest kąt beta. Czyli łatwo zauważyć, że trójkąt AMF jest podobny do trójkąta MBE. W jakiej skali K? Ja nie wiem jakiej, tak? Dlatego, jeżeli tu był odcinek A, no to ten odcinek to będzie skala razy ten odcinek, czyli KA. Jeżeli tu był odcinek B, no to tu będzie co? Skala razy ten odcinek to będzie KB. I to właśnie jest piękne, bardzo ładnie mi to się spodobało, że w ten sposób ktoś ogarnął sobie to zadanie. Rewelacja. No i oczywiście, ponieważ to jest symetralna, no to tu jest odcinek KA, no i tu też jest odcinek KA, czyli tak posymetralna dzieli na połowę. I teraz co my będziemy robić? Będziemy korzystać z twierdzenia kosinusów w trójkącie ADB oraz w trójkącie ABC. Dobra. Pierwsza rzecz, twierdzenie kosinusów w trójkącie ABC. A co mi to tak znikło? Ok. Pierwsza rzecz, twierdzenie kosinusów w trójkącie ABC. Czyli oczywiście to sobie weźmiemy, że odcinek BD, no a niech będzie. Mamy odcinek BD, który podnosimy oczywiście do kwadratu, równa się. No i to leci co? To leci tak. Jedna przy prostokątna, jedna, jeden bok przy kącie, czyli 2a kwadrat. Może ja od razu zapiszę, że to jest 4a kwadrat. Dodać. No ten odcinek, nie? Drugi. Czyli b plus kb kwadrat. B plus kb kwadrat. Minus 2. Ja to może tu napiszę. Minus 2 razy. Co mamy? No ten odcinek, czyli 2a razy b plus kb kwadrat. B plus KB kwadrat, no i razy kosinus naszego kąta, czyli kosinus kąta alfa. Jest? Jest. Na razie tak zostawię. Napiszemy sobie tego drugiego kosinusa. Tym drugim kosinusem, czyli kosinusem, twierdzenie kosinusa oczywiście w trójkącie ABC, to mamy AC kwadrat. Równa się bok przy kącie KA kwadrat 2KA kwadrat, czyli jak podniesiemy to do kwadratu, to otrzymamy 4K kwadrat A kwadrat. Dodać drugi bok, czyli to B plus KB kwadrat. B plus KB kwadrat. Minus. Co tutaj otrzymujemy? To razy to, czyli
BKB minus 2 B plus KB. Tego ma tu nie być oczywiście. Tak? Dlaczego? No bo to jest 2 razy jeden bok, czyli ten, i razy drugi bok, ten kosinus. Tu to samo. No i razy drugi bok, czyli 2k a kwadrat. No i razy kosinus naszego kąta alfa. I teraz co? My mamy oczywiście pokazać, że AC równa się BD. Zobaczcie, tu mamy 4a kwadrat plus b plus kb kwadrat minus 4ab plus kb kosinus alfa. Zrobimy to sobie w ten sposób, że gdybyśmy sobie porównali ac kwadrat do bd kwadrat, to co otrzymujemy? Otrzymujemy coś takiego, że 4a kwadrat plus to, ale ja tego nie będę pisał, ok, bo to mi się zaraz skróci z tym. Czyli mamy minus 4a b plus kb razy kosinus alfa. Tak? Ma być równe. I teraz to, co mi się zaraz będzie poskracało i mi się elegancko to wszystko będzie skracało, zobaczycie. To mamy to z drugiego, czyli mamy 4k kwadrat a kwadrat to mi się skracało z tym, może ja to zrobię tak, wiecie, tak, bo to było po tej prawej stronie, bym to odjął, więc by się skróciło. Ja tak może trochę przyspieszam, ale z drugiej strony no, mam mało miejsca. I co tu mamy? Minus 2 razy 2 to mam znowu minus 4, tylko tym razem jest ka, tak? Ka, no i tu jest b plus kb. I jeszcze kosinus alfa. Jest? Jest. Dobrze. Teraz najważniejsza rzecz, którą my tu będziemy chcieli zrobić, to odpowiednio zastosować sobie kosinus kąta alfa. Bo jak dobrze widzicie, kosinus alfa to jest nic innego jak kosinus tego kąta to jest a przez b. Ok? Czyli mamy 4a kwadrat minus 4ab plus kb razy, i zamiast kosinusa stawiamy przy prostokątna przy kącie przez przeciw prostokątną a przez b równa się 4k kwadrat a kwadrat minus 4ka b plus kb. I tu znowu za kosinusa podstawiamy, tak, no też a przez b. Ok? Bo ten kąt jest taki sam kąt jak kąt w trójkącie AMF. Ojeju, dobra. Teraz będzie kosmos. Mam nadzieję, że ogarniecie, o co chodzi. Dzielę to sobie wszystko. Nie wiem, tu kamerka już mi nie łapie. Przez a kwadrat. Tu mi się skasuje, zostanie czwórka. Tu mi się to skasuje. To a i to a. Zostanie 4. B plus kb razy 1 przez b. Ale jak tu zobaczycie, b się poskraca i co mi zostanie? Mówiąc inaczej, o, to się skróci z tym i się skróci z tym. Zostanie mi 1 plus k. Ok? Dobra. Równa się. Dzielimy przez a. Tego nie ma, więc zostaje 4k kwadrat. Minus. Dzielimy przez a. Tego nie ma, tego nie ma. Znowu, to b się skraca z tymi i zostaje nam 4k i tu w nawiasie jest 1 plus k. Ok? Dobrze. Co na koniec zrobimy? Pozwólcie, że sobie tu zrobię trochę miejsca. Dobra, może rysunek wykasuję, bo on jest niepotrzebny. Wymnażamy. Czyli
Czwórkę przepisuję. Minus 4 razy 1 jest minus 4. Minus 4 razy k to jest minus 4k. 4k kwadrat przepisuję. Minus 4 razy 1 to jest minus 4k. I minus 4 razy k to jest minus 4k kwadrat. To się skasuje. Zostanie mi. To się skasuje. Zostanie mi minus 4k równa się minus 4k, czyli lewa równa się prawej, czyli bd kwadrat równa się ac kwadrat. A skoro to są wartości dodatnie, to odcinek bd musi być równy odcinkowi ac. Wiem, dużo skrótów, wiem, może trochę za dużo, za szybko porobiłem. Może mogłem zrobić tak, żeby rozpisać tutaj tego kosinusa i zobaczyć, co z tego wychodzi, rozpisać tutaj tego kosinusa, zobaczyć, co z tego wychodzi i stwierdzić, że to równa się temu. Ale kiedy to porównałem i wyszło mi, że lewa równa się prawej, to znaczy, że idąc od tyłu, wyjdzie mi, że ac kwadrat równa się bd kwadrat. Myślę, że spoko i zrozumiecie. Jeżeli nie, oczywiście dajcie znać w komentarzach, że chcielibyście, żebym wam to jeszcze jakoś inaczej, ładnie rozpisał. I nie ma problemu, zrobię to. A póki co, łapki w górę i komentarze, czy to pozytywne, czy też negatywne, ale konstruktywne, zawsze mile widziane. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.